Odrodzone zbocza gór przemierza jedno z najbardziej tajemniczych zwierząt Japonii. Niedźwiedź himalajski dzieli dom z wieloma dzikimi sąsiadami. Młode budzą się ze snu zimowego, by zobaczyć świat po raz pierwszy. Uczą się życia, podążając za matką krok w krok. Czasem przez to cierpią. Życie rodzinne jest pełne niebezpieczeństw. Matki odważnie walczą o ochronę swoich młodych. Ale najważniejsze jest zgromadzenie pokarmu i znalezienie schronienia, zanim w góry zawita sroga zima. Te odporne niedźwiedzie muszą walczyć o przetrwanie. Instynkt zwierząt. Ocaleni z odrodzonego lasu. Niedźwiedzie himalajskie. Na południowy zachód od prefektury Toshigi w Japonii leży malownicze pasmo górskie Ashio. Gdzie okiem sięgnąć, zbocza gór porasta bujny zielony las. Te lasy to jedne z nielicznych bastionów dla wielu japońskich dzikich zwierząt. Pośród drzew wiodą życie makaki japońskie. Trawiaste górskie równiny są idealnym siedliskiem dla jelenia wschodniego. To nie jedyne duże ssaki pasące się w górach. Cerał kędzierzawy także czuje się tu jak w domu. Te dwa gatunki często widuje się razem. Żyją zgodnie na mieszanym terenie. Lasy Ashio nie zawsze były tak czystym siedliskiem, jak dzisiaj. Powstały z popiołów. Na tych terenach dominowały kiedyś przemysłowe kopalnie miedzi. Zanieczyszczenia i wylesienia dusiły okolice. Przemysł wydobywczy pozbawił Ashio wielu drzew. Po kopalniach pozostały tylko gołe wzgórza. Ale w ciągu 60 lat góry dokonały niewiarygodnego odrodzenia. Połowa tutejszych lasów odżyła. Kiedy krajobraz powrócił do życia, zaczęły tu wracać także dzikie zwierzęta. Pewien fotograf przyrody postanowił udokumentować tę niezwykłą przemianę Ashio. Hiroshi Okota filmuje mieszkańców gór od ponad 27 lat. W centrum jego uwagi znalazł się zwłaszcza jeden lokator. Hiroshi przeszukuje zbocza, by znaleźć swojego ulubionego mieszkańca Ashio.
oddali pasą się jelenie, ale to nie ich szuka. Hiroshi jedzie do doliny, która jako jedna z pierwszych odżyła po inwazyjnym górnictwie. W oddali widać sylwetkę. To nieuchwytny gatunek, którego szukał. Niedźwiedź himalajski. Samotny z natury niedźwiedź szuka na zboczach gór pożywienia. Duże ssaki są mięsożerne, ale ponad 90% ich diety składa się z roślin. Niedźwiedzie himalajskie ważą od 70 do 120 kg i są jednymi z największych zwierząt w Japonii. Inną nazwę, niedźwiedź księżycowy, zawdzięczają półksiężycowi na klatce piersiowej. Hiroshi prowadzi popularną klinikę kręgarstwa, ale wolny czas poświęca na filmowanie swojego ulubionego mieszkańca Ashio. Jest zahipnotyzowany tym gatunkiem od pierwszego spotkania 27 lat temu. Niedźwiedzie himalajskie żyją na południowych wyspach Japonii, Shikoku i Honshu. Chowają się w odosobnionych lasach, dlatego tak trudno je filmować. Mimo to Hiroshi zdołał nakręcić ponad 1000 godzin materiału. Dzięki temu możemy zobaczyć perypetie, jakie przeżywa ten niedźwiedź. Na początku marca góry wciąż pokrywa gruba warstwa śniegu. Wiosna jest tuż za rogiem. Śnieg i lód zaczynają topnieć. Spływająca kaskadami woda odżywia spragnione listowie. Zimujące ptaki, jak bielik olbrzymi, wracają do swoich lęgowisk. Dopóki wiosna w pełni się nie rozwinie, makakom japońskim do jedzenia musi wystarczyć kora drzew. Jelenie żerują na kilku skrawkach trawy, które wyłoniły się spod warstwy śniegu. Zbliża się wiosna i niektóre niedźwiedzie himalajskie zaczęły budzić się ze snu zimowego. Tylko samce i samice bez młodych wstają tak wcześnie. Pierwszym przystankiem sennego niedźwiedzia jest strumień na zboczu góry. Podczas snu nie można pić, pora więc zażyć łyk świeżej wody. Używając potężnego węchu, niedźwiedź próbuje wyczuć zapach pożywienia.
Mocno zbudowane i wyposażone w zakrzywione pazury, niedźwiedzie himalajskie są idealnie przystosowane do górskich warunków. Stroma ściana skalna nie jest przeszkodą. Niedźwiedzie to znakomici wspinacze. Dzięki zakrzywionym pazurom ten osobnik szybko pokonuje strome wejście. Ściana skalna zrobiła się niemal pionowa. Upadek z tej wysokości może skończyć się śmiercią. Ale mimo swojej wagi, te duże ssaki opanowały wspinaczkę do perfekcji. Po długim śnie zimowym niedźwiedź jest głodny i musi się szybko pożywić. Coś przykuło jego uwagę. To młoda trawa, ale musi wystarczyć. Budzący się mieszkańcy Ashio nie mają łatwo. Ten niedźwiedź zadowoli się korą wierzby. Zbocza są gołe, a pożywienia brakuje. Ranne ptaszki nie mają zbyt dużego wyboru. Rzadkie skrawki trawy wyrastającej ze zboczy to żaden posiłek. Trzeba szybko znaleźć coś pożywniejszego, żeby odzyskać siły po długim śnie zimowym. Niektórym poszło lepiej niż innym. Martwy jeleń zapewni potrzebny zastrzyk tłuszczu i białka. Wygłodniały niedźwiedź odrywa każdy kawałek mięsa, jaki pozostał na rozkładającej się padlinie. Rozkwitająca w górach Ashio wiosna oznacza, że wkrótce obudzą się niedźwiedzie matki. Ciężarne samice urodziły podczas długiego snu. Hiroshi cierpliwie czeka na pojawienie się nowej rodziny. Z gawry wyłaniają się dwie małe sylwetki. To dwa młode niedźwiadki, które widzą świat po raz pierwszy. Ostrożnie stawiają pierwsze kroki na zewnątrz. Ich matka nie jest chętna do wyjścia. W końcu bierze przykład z młodych i opuszcza przytulny zimowy dom. Małe niedźwiadki śledzą każdy ruch swojej mamy. Gdy matka się pożywia, młode badają okolice. Po 3 miesiącach pod ziemią maluchy są zafascynowane otoczeniem. W maju las zaczyna kwitnąć. Kwiaty pojawiają się na całym zboczu góry.
Niedźwiedzie himalajskie mają wreszcie większy dostęp do pożywienia. Świeże liście są miękkie, lekko strawne i pełne białka. To ważny czas dla niedźwiedzi. Muszą odzyskać siły po długim śnie zimowym. Młoda rodzina udała się na stromy stok porośnięty świeżą roślinnością. Matka przysiada. Nadszedł czas karmienia. Młode ssą z wielkim zapałem. Niedźwiedzica podtrzymuje swoje skarby podczas karmienia. Mleko niedźwiedzicy himalajskiej jest bogate w tłuszcz i białko. Zawiera 3 razy więcej wartości energetycznych niż mleko człowieka. Pożywny posiłek dał niespokojnym maluchom zastrzyk energii. Niedźwiadki podczas wspinaczki na drzewo zdzierają jego korę ostrymi pazurami. Rodzeństwo rywalizuje ze sobą, co pozwala budować ich siłę. Ale nie mogą spędzić całego dnia na zabawie. Mają pracę do wykonania. Będąc w ciągłym ruchu, młode muszą nauczyć się kluczowych umiejętności przetrwania, podążając za matką. Przy pomocy potężnych szczęk matka zrywa korę z modrzewia. Wypływające z drzewa soki to słodki smakołyk. Ciecz zawiera dużo cukru, dzięki czemu jest doskonałym źródłem energii dla głodnych niedźwiedzi. Młode szybko się uczą i idą za przykładem matki. Takie wyuczone zachowanie może uratować im życie, gdy dorosną. Z każdym dniem młode rosną i zdobywają coraz większą wiedzę. Między zajęciami z życia znajdują czas na przepychanki. W lesie rozlega się głośny, brzęczący dźwięk. To cykady. Ich ogłuszająca pieśń zwiastuje początek lata. Ulubione owoce niedźwiedzia himalajskiego zaczynają dojrzewać. Czereśnie. Kwitnąca czereśnia zapewnia niedźwiedziom słodką ucztę. Od wiosny jedzą głównie trawę lub liście. Wygłodniałe niedźwiedzie mają ochotę na słodkie pożywienie. Gałęzie ze słodkościami, które trudno dosięgnąć, są łamane. Widok leżących na ziemi gałęzi obładowanych cennymi czereśniami wydaje się marnotrawstwem. Ale śmieci jednego mogą być skarbem innego.
czasie dnia pojawia się borsuk i żywi się zrzuconymi czereśniami. Nocą ten obszar ożywia się jeszcze bardziej. Do uczty przyłącza się dzik, węszący pośród zarośli. Jeleń sprawdza zrzucone gałęzie, ale tym razem żywi się liśćmi. Całe to poruszenie przyciąga leśne drapieżniki, na przykład mięsożerną kunę. Lis rudy także coś wyczuł. Zrzucone gałęzie stały się ucztą dla leśnych zwierząt, które normalnie nie byłyby w stanie dosięgnąć najbardziej dojrzałych czereśni. Hiroshi chce uchwycić rzadkie letnie zachowanie niedźwiedzi himalajskich. Tutejsze warunki nie zawsze są łatwe. Niedawne osuwisko zablokowało ścieżkę. Niezrażony tą naturalną blokadą Hiroshi przesuwa skały. Po 10 minutach sprzątania można jechać dalej. Hiroshi kieruje się do głębokiej doliny, będącej mieszanką lasu i skał. To idealne miejsce, aby pokazać zachowanie niedźwiedzi, którego szuka. Na stromej ścianie pojawia się niedźwiedź. Używając silnego węchu, bada zbocze. Z niewiarygodną siłą odrywa ogromną skałę i zrzuca ją ze zbocza. W ten sposób odsłonił gniazdo mrówek. Właśnie tego zachowania szukał Hiroshi. Mrówki mają mnóstwo wartości odżywczych. Latem niedźwiedzie himalajskie poświęcają większość dnia na szukaniu gniazd. Jednak nie jest to pozbawione zagrożeń. W 2007 roku Hiroshi sfilmował rodzinę zbierającą pożywienie na zboczu góry. Matka skupia się na szukaniu gniazda mrówek, zapominając chyba o swoich młodych. Te przyłączają się do poszukiwań, odgarniając mniejsze skały. Matka zrzuca głaz, który uderza w nieświadomego malucha. Cudem nie odniósł obrażeń. Ale niedźwiadki nie zawsze wychodzą bez szwanku. Ta matka nie zważa na nic podczas szukania mrówek. Ponownie wielki głaz stacza się prosto na jej dziecko.
Uderzenie sprawia, że niedźwiadek spada po zboczu. Po raz kolejny młodemu udaje się podnieść po ciężkiej kolizji. Ale tym razem nie uniknął urazu. Ucierpiała jego przednia łapa. Matka nie bardzo troszczy się o rannego malucha. Dorastanie w górach Ashio nie jest dla mięczaków. Obolały niedźwiadek musi trzymać tempo, albo zostanie porzucony. Hiroshi odnajduje młodzieńca 2 lata później. Nadal ma na sobie ślady po feralnym polowaniu na mrówki, ale ocalał. Jego przetrwanie jest świadectwem zadziwiającej odporności niedźwiedzia himalajskiego. Przyroda w Ashio zawsze była narażona na wiele niebezpieczeństw. Największym wyzwaniem jest przetrwanie wpływu człowieka. Zdjęcia z lotu ptaka przypominają o szkodliwej działalności człowieka na ten krajobraz. Mimo to Ashio wraca do życia dzięki projektowi regeneracji na pełną skalę, który rozpoczął się w latach 50. XX wieku. Na zboczu posadzono tysiące bloków ziemi zmieszanej z nasionami traw. To było gigantyczne zadanie, ale powoli trawa zaczęła się przyjmować. Od tego czasu trwa proces regeneracji Ashio. Uzdrowiony las ma pozytywny wpływ na region, pełniąc rolę naturalnej tamy. Pod ziemią zbiera się deszczówka filtrowana przez nowe listowie. Woda trafia z powrotem do krajobrazu. Spływa po zboczach gór do rzek. Nagie góry w latach 70. XIX wieku sprawiały, że te wody były mętne. Teraz są krystalicznie czyste i pełne życia. Ryby rzeczne wróciły do odmłodzonych wód. Wśród nich jest łosoś śródlądowy oraz golec dalekowschodni. W tym górzystym krajobrazie dominują lasy, zapewniając dom jeszcze mniejszym mieszkańcom Ashio. Na zboczach rośnie obecnie ponad 27 gatunków drzew. Makaki japońskie szybko to wykorzystały, zadomawiając się w koronach drzew. Zdrowa populacja małp to dowód na regenerację Ashio.
Niedźwiedzie himalajskie wróciły jako jedne z ostatnich. Mają zróżnicowane pożywienie, więc pojawiły się w lesie, gdy ten wrócił do pełni zdrowia. Ten gatunek niedźwiedzia zjada do 20 różnych odmian owoców. Taka różnorodność jest ważna przy budowaniu siły, ponieważ życie w lesie wiąże się z wieloma wyzwaniami. Lato jest okresem rozrodczym dla niedźwiedzi himalajskich. Dla matki z młodymi to niebezpieczny czas. Hiroshi od 10 lat śledzi szczególnie jednego osobnika, rejestrując problemy związane z jego wejściem w dorosłość. Pierwsze spotkanie miało miejsce w maju 2005 roku, gdy maluch był niesiony na plecach matki. Szczególną uwagę Hiroshiego przykuł charakterystyczny półksiężyc. Jest dłuższy niż u normalnego niedźwiedzia himalajskiego. Hiroshi nazwał młodego Jiro, bo przez jego hałaśliwe zachowanie wziął go za samca. 7 lat później znalazł niedźwiedzią matkę z tym samym charakterystycznym półksiężycem. Jiro to jednak samica. Bezpiecznie wprowadzała swojego pierwszego potomka w dorosłość. Po 2 latach Jiro znów urodziła, tym razem 2 zdrowe niedźwiadki. Młode jednak zniknęły, podkreślając niebezpieczeństwo, z jakim matki i potomstwo mierzą się w okresie rozrodczym. Po tej tragicznej stracie Jiro jeszcze raz dostała szansę na macierzyństwo. Jako jedynemu dziecku jest nadzieja, że uda mu się osiągnąć dorosłość. Jiro i jej młody zostają później znalezieni na modrzewiu. Wkrótce okaże się dlaczego. Zauważył je duży samiec i zaczyna wdrapywać się na drzewo. Jiro desperacko próbuje powstrzymać agresora. Gałęzie trzęsą się pod wpływem siły walczących niedźwiedzi. Skupione na zaciekłej walce, staczają się po stromym zboczu. Agresor strząsa dzielną matkę i wraca do bezbronnego malucha. Odważna Jiro ponownie próbuje powstrzymać samca przed dotarciem do jej potomka. Jej wysiłki są daremne. Samiec trzyma bezbronnego niedźwiadka w paszczy. Jiro nie oddała młodego bez walki, ale nie może powstrzymać nieuniknionego. W końcu akceptuje los potomka.
To brutalne zachowanie, ale samice nie łączą się w pary, gdy wciąż karmią piersią. Zabijając potomstwo Jiro, samiec sprawił, że ta znów stanie się gotowa do rozrodu i da mu jego potomka. Ten brutalny akt jest nieodłączną częścią życia niedźwiedzia himalajskiego. Mimo trudności nadchodzą lepsze czasy, ponieważ wrzesień przyniesie cenny prezent dla twardych mieszkańców Ashio. Na dębach pojawiają się żołędzie. Podobnie jak czereśnie, dęby zapewniają niedźwiedziom kolejny cenny pokarm sezonowy. Wielkie niedźwiedzie spinają się po nagrodę na najbardziej niepewne drzewa. Żołędzie to jeden z najważniejszych pokarmów o tej porze roku. Mając tylko 3 miesiące do zapadnięcia w sen zimowy, niedźwiedzie muszą zjeść jak najwięcej. Budowanie rezerwy tłuszczu będzie kluczowe podczas zbliżającego się snu. Pojawiają się też inne, bogate w tłuszcz źródła. Jak padlina jelenia zaplątanego w ogrodzenie. To rzadka uczta dla niedźwiedzi himalajskich. Padlinę zauważyli też inni, głodni obserwatorzy. To rzadkość, że niedźwiedzie przebywają w tak bliskiej odległości. Spóźniony gość zaczyna jeść jelenia od drugiej strony ogrodzenia. Wyczuwając, że obaj mają podobną siłę, pierwszy niedźwiedź oddaje cenny łup. To sposób na uniknięcie konfliktu i potencjalnych obrażeń. Niedźwiedź coś wyczuł i wstrzymał ucztę. Cenne mięso przyciąga więcej uwagi. Jeszcze tylko ostatni kęs i niedźwiedź szybko się wycofuje. Na miejsce dotarł dużo większy osobnik. Po oszacowaniu różnicy w wielkości i sile, słabsi się wycofują. Dominujące osobniki mogą jeść w spokoju, nie licząc paru hałaśliwych sąsiadów. Nieświadomy niczego, wygłodniały niedźwiedź ma obserwatora kryjącego się w zaroślach. To głodny gość, który pierwszy przybył na miejsce. Wreszcie, po 10 minutach, intruz odchodzi z pełnym żołądkiem. Po długim oczekiwaniu cierpliwy niedźwiedź wraca do swojego znaleziska. Ukrywszy się w zaroślach, nadal może się najeść, a do tego uniknął ryzykownego konfliktu. Nadchodzi jesień i las wręcz płonie od czerwonych liści. Żywe kolory sygnalizują, że zbliża się wyjątkowa zima. K-
Kolorowe gobeliny okrywają górskie lasy. Wiele drzew rodzi owoce, które są ostatnią deską ratunku dla wielu dzikich zwierząt Ashio. Matka i jej niedźwiadek pożywiają się owocami. Młody urodził się w tym roku i dopiero co opanował sztukę wspinaczki. Wszystkie niedźwiedzie himalajskie z Ashio zapadną wkrótce w sen zimowy. To ich ostatnia szansa na uzupełnienie wartości odżywczych. Zima pozbawia las intensywnych liści. Jesień minęła. Samotny niedźwiedź wędruje pośród nagiego krajobrazu. Wspinając się po stromym wzgórzu, ten niedźwiedź czegoś szuka. Zagląda w szczeliny między skałami. Szuka odpowiedniej kryjówki. Ta dziura jest dość duża, żeby niedźwiedź mógł się w nią wcisnąć. Gawry znajdują się zwykle między skałami lub pod korzeniami drzew i mają około 3 metrów głębokości. To naturalne wnęki, ale niedźwiedzie je powiększają. Aby zimowy dom bardziej nadawał się do zamieszkania, niedźwiedź zbiera opadłe liście i zawija je w pakunek o bardziej kompaktowych rozmiarach. Temu osobnikowi udało się zebrać całkiem przyzwoitą ilość liści, z których zrobi wygodne łóżko. W niezgrabny sposób zanosi nową podściółkę do ustronnego domu. Teraz może już czekać na nadchodzącą zimę. Na pasmo górskie Ashio zaczął padać śnieg. Zima za pasem, więc ta młoda rodzina musi szybko znaleźć legowisko. Masywny niedźwiadek urodził się tego roku. Szybko rośnie, więc potrzebny jest duży zimowy dom. Młode spędzają swój pierwszy sen zimowy z matkami. Para zostanie tu do marca. Gdy śnieg pokrywa Ashio, niedźwiedzie himalajskie są już ukryte w swoich przytulnych gawrach. Warunki w górach bywają ekstremalne. Nie dziwi więc, że niedźwiedzie unikają surowych zim.
ale nie wszystkim jest tak dobrze jak śpiącym niedźwiedziom. Zwierzęta, które nie zapadają w sen, nie mają lekko na zmarzniętych zboczach gór. Przez całą zimę szaleją śnieżyce, odcinając Ashio od świata zewnętrznego. Gdy nadchodzi wiosna, śniegi zaczynają topnieć, a las powoli odżywa. Matka i duży niedźwiadek budzą się ze snu. Minęły 3 miesiące, odkąd zapadły w sen zimowy. Wychodzą z gawry razem, ale niebawem młody opuści matkę i będzie musiał radzić sobie sam. Perspektywa życia w pojedynkę może być zniechęcająca, ale nadszedł czas, aby to zrobić. Dzięki wiedzy otrzymanej od matki, młody jest gotowy na życie w dziczy. Obecnie siedliska niedźwiedzi himalajskich są zagrożone w całej Japonii. Odradzające się zaś lasy Ashio są kołem ratunkowym dla tych czarujących ssaków. Młode rodziny mają się świetnie w bezpiecznym schronieniu pośród górskich zboczy, niezakłóconych wpływem człowieka. Odporne niedźwiedzie czeka wiele wyzwań, gdy będą dorastać w tym dość niebezpiecznym otoczeniu. Życie bywa ciężkie, a niespodzianki czają się za każdym rogiem. Ale dopóki trwa proces odradzania się Ashio, niedźwiedzie himalajskie przetrwają w swoim górskim królestwie. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Piotr Gos. Czytała Renata Dobrowolska-Kryczek.